witam serdecznie wszystkich słuchaczy. W dzisiejszym nagraniu chciałem przedstawić, czego naucza katechizm Kościoła katolickiego odnośnie Pisma Świętego. Przede wszystkim będę korzystał z tego tomu symbolu, w którym to zostały zawarte komentarze do najważniejszych i zasadniczych zagadnień z dziedziny wiary, jak i tradycji, którą przekazuje Kościół katolicki. Zapraszam. Najczęściej zadawane pytania. Pismo Święte. Chrystus, jedyne słowo Pisma Świętego. Aby dać się poznać człowiekowi, Bóg posługiwał się w ciągu historii słowami ludzi. Jezus Chrystus, Słowo Ojca, wcielił się w ludzką postać i wyraził poprzez ludzki język. Całe Pismo Święte, chociaż składa się z wielu ksiąg, winno być uznawane jako jedna księga Chrystus, bowiem całe Pismo o Nim mówi i w Nim się wypełnia. Podczas lektury świętych ksiąg Bóg spotyka się ze swoimi dziećmi i do nich mówi. W Ewangelii Łukasza czytamy, że Jezus po zmartwychwstaniu ukazał się swoim dwóm uczniom w drodze do Emaus i tak ich pouczył. I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich pismach odnosiło się do Niego. Natchnienie i prawda Pisma Świętego. Ponieważ Pismo Święte zostało natchnione przez Ducha Świętego, możemy powiedzieć, że jego autorem jest Bóg. Kościół uznaje świętość i kanoniczność wszystkich ksiąg Starego i Nowego Testamentu. W celu zredagowania świętych ksiąg Bóg posłużył się człowiekiem wybranym ze względu na jego zdolności. Działał w nim i przez niego, jednocześnie współpracując z człowiekiem, nie dyktując swojego objawienia, jak utrzymują niektóre religie. Wiara chrześcijańska w żadnym przypadku nie może być uznawana za religię księgi. Jest ona raczej religią Słowa Bożego, które nie stanowi jedynie niemego zapisu, ale jest żywe i obecne. Aby słowa Pisma mogły być zrozumiałe przez wierzących, koniecznie jest, aby Chrystus przez Ducha Świętego wyjaśniał jego treść. Najczęściej zadawane pytania. Duch Święty, interpretator Pisma, kanon Pisma Świętego. W historii Bóg objawiał się poprzez dzieła hagiografów, pisarzy operujących słowem oraz różnymi sposobami wypowiedzi mającymi głęboki sens w ówczesnych uwarunkowaniach historyczno-kulturowych. W konsekwencji bardzo ważna staje się umiejętność zrozumienia ich przekazu, aby przetłumaczyć go w pełni. Ponadto w księgach biblijnych zastosowano różne gatunki literackie, konieczne zatem należy wziąć pod uwagę fakt, że w tym kontekście treść ksiąg nabiera innego znaczenia zarówno w tekstach historycznych, jak i prorockich czy poetyckich. Nikt jednak nie zdoła zrozumieć Biblii bez kierownictwa Ducha Świętego, który jest jej autorem. Według Soboru Watykańskiego II Pismo Święte powinno się czytać zgodnie z pewnymi wytycznymi.
Należy uwzględnić treść i jedność całego Pisma Świętego. Mimo że składa się ono z wielu ksiąg, wszystkie one należą do jednego boskiego zamysłu, którego centrum stanowi Chrystus. Pismo Święte należy czytać w odniesieniu do całej żywej tradycji Kościoła, o której nie można zapomnieć i która powinna być interpretowana z pomocą Ducha Świętego. Trzeba zwrócić uwagę na analogię wiary, to znaczy spójność prawd wiary między sobą. Dwa rodzaje sensu Pisma Świętego. Według tradycji, czytając Pismo Święte, należy wziąć pod uwagę dwa rodzaje sensu, dosłowny i duchowy, co z kolei obejmuje sens alegoryczny, moralny i anagogiczny. Zadaniem egzegetów jest dogłębne analizowanie tekstów biblijnych aż do wyjaśnienia ich prawdziwego znaczenia. Jednakże tylko Urząd Nauczycielski Kościoła ma prawo wypowiedzenia ostatecznego sądu dotyczącego propozycji interpretowania pisma pochodzącej od ekspertów. Kanon. Kanon ksiąg Pisma Świętego dzieli się na Stary Testament składający się z 46 ksiąg, 45 jeśli księgę proroka Jeremiasza i Lamentacje traktuje się jako jeden tekst. Nowy Testament składający się z 27 ksiąg. Stary i Nowy Testament. Chrześcijanie traktują Stary Testament jako nieodłączną część Pisma Świętego, która nie może zostać wykluczona, tak jak chciał tego Marcion, lub zredukowana, ponieważ Starego Przymierza nie można anulować. Wierzą oni, że Stary Testament stanowi przygotowanie na przyjście Jezusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Tym samym dają temu świadectwo, dołączając księgi zawierające całe nauczanie Jezusa. Wchodzą one w skład Nowego Testamentu. Nowy Testament zawiera przesłanie Jezusa, czyli naukę o zbawieniu. Opisuje jego czyny oraz początki Kościoła. Stary i Nowy Testament stanowią jedność, z której wynika zbawczy plan Boga. W Starym Testamencie możemy odnaleźć zapowiedź tego, co Bóg w sposób doskonały wypełnił w Jezusie. Nie powinno się mimo to zapominać, że Stary Testament zachowuje własną wartość objawienia, co potwierdził sam Jezus. Ewangelia Mateusza, nie, Marka. 12 rozdział, 29 do 31 wersetu. Nowy Testament powinien być czytany w świetle Starego, a Stary znajduje swoje wypełnienie w Nowym. Od początku nauczania apostołów i dzieło katechizacji kazały się stale odnosić do nauczania Starego Testamentu. Pierwszy list do Koryntian. Uczeni utrzymują, że Ewangelie przechodziły okres formowania się, w którym możemy wyróżnić trzy etapy. Życie i nauczanie Jezusa, czas, w którym żył z apostołami, nauczał i działał. Tradycja ustna, okres, w którym apostołowie przekazali to, czego sami byli świadkami,
aż do chwili, kiedy Ewangelia stała się znana. Ewangelie spisane. I teraz zwracam się do wszystkich słuchaczy. Każdy z was, kto przeczytał Nowy Testament, zauważył z pewnością, że w żadnych z Ewangelii, czyli Mateusza, Marka i Łukasza, oraz w żadnych listach apostolskich, żaden apostoł nie zrobił żadnego spisu i nie wyszczególnił, które to pisma, które księgi są natchnione przez Boga, a które nie. Które to są apokryfy, a które nie. Apostoł Paweł sam tak napisał do swojego ucznia Tymoteusza. Ty natomiast trwaj w tym, czego się nauczyłeś. Od lat bowiem niemowlęcych znasz Pisma Święte, które mogą cię nauczyć mądrości wiodącej ku zbawieniu przez wiarę w Chrystusie Jezusie. Wszelkie pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Powstanie tego listu szacuje się na rok 64-67 pierwszego stulecia, gdzie jako więzień w Rzymie apostoł Paweł napisał do swojego ucznia Tymoteusza. Trzeba było aż 300 lat, żeby biskup aleksandryjski Atanazy w tak zwanym swoim 39 liście paschalnym wykazał, które to księgi są natchnione przez Boga i dozwolone do czytania, a które są tak zwanymi apokryfami i surowo zakazał ich czytania. Księgi kanoniczne zaznaczyłem niebieskim tłem i dotyczą tylko Starego Testamentu. Na tym slajdzie zaznaczyłem niebieskim tłem apokryfy. Ostatni wymieniony to pasterz Hermasa. Na tym slajdzie Atanazy pisze, że apokryfy są tylko do czytania dla początkujących. Jednakże kończy ten list zakazem czytania tych ksiąg. Co do ksiąg Nowego Testamentu, kanon zostaje taki sam. Dla porównania, to jest Biblia, Stary i Nowy Testament razem, tak? Teraz dla porównania wam pokażę tylko apokryfy Starego Testamentu. To jest jeden tom i tu mam drugi tom. Czyli tak, tu są stare, tu apokryfy Starego Testamentu, a tu jest cała Biblia. Zobaczcie, ile ksiąg Kościół katolicki uznał za apokryfy, czyli że zawierają jakieś herezje. Ja oczywiście mam to w wydaniu włoskim, ale przekład języczny tutaj nie odgrywa żadnej roli. Ilość ksiąg jest zawsze ta sama. Oczywiście nie mówię, że polecam, żebyście czytali apokryfy, ale polecam w myśl apostoła Pawła wszystko badajcie, a co szlachetne zachowujcie. Dziękuję.